Cztery koła, proszę. Cztery? Moment. Przykro mi, ale w pańskim rozmiarze mam tylko dwa. Kolejne dwa mogą być za tydzień. A z dwoma kołami to mój wóz będzie lepiej jeździł? Obawiam się, że nie. No to muszę mieć cztery koła. Za tydzień. Zapłacę więcej, ale załatw mi pan te koła na jutro, okej? Niczego nie obiecuję, ale proszę zadzwonić po południu. Szanowni państwo, mamy niewielki kłopot w magazynie. Obawiam się, że nie wszyscy dzisiaj kupią swoje koła. Ale zapraszam jutro lub pojutrze, kiedy uzupełnimy zapasy. Ale są jeszcze koła? Są, ale nie za dużo. To ja jestem pierwszy. Ale ja płacę podwójnie. Ja dam 250 za komplet. A ja 300. 400. 500. Eugeniusz! Eugeniusz, ratuj! Oni chcą za dużo! Za dużo? Powinieneś się cieszyć. Doskonale trafiłeś w potrzeby rynku. Ludzie chcą twoich kół. Ale mam ich za mało! Oni chcą płacić więcej, a ja nie mogę im sprzedać tyle, ile chcą! Nie doceniłeś popytu na koła. Czego nie doceniłem? Popytu. Jeśli ludzie chcą kupować koła i mają na to pieniądze, a nawet liczą się z wyższymi cenami, to znaczy, że jest popyt na koła. Rozumiesz? Mniej więcej. To co mam zrobić? Na szczęście czuwam. Musisz zwiększyć podaż, czyli ilość kół, które możesz sprzedać. Proponuję, żebyś część zysków przeznaczył na wybudowanie jeszcze jednego warsztatu produkcyjnego. Jednego? Tylko jednego? Skoro jest taki ten popyt, to czemu nie wybudować trzech warsztatów? Ha, ha! Co jest? Gdzie wyładować? Tam. Gdzie wyładować? Ach, no ładnie. Nie za dużo tego wszystkiego? Za dużo. Ale gdzie są klienci? Przecież jest popyt. Ogromny popyt. Raczej był popyt. A w jaki sposób nadprodukowałeś tyle kół w jednym dodatkowym warsztacie? W jednym? Trzy wybudowałem! Trzy? Czy ja powiedziałem trzy? No dobra, nerwy na bok. Miałeś zwiększyć podaż, ale nie aż trzy razy. Zorganizuj wyprzedaż, obniż ceny. Może ludzie coś jeszcze kupią. Aha, i zlikwiduj dwa warsztaty. Słyszysz? Dwa! I tylko dwa! Widzieliście, jak zadziałało prawo popytu i podaży. Według słownika ekonomicznego PWN, publikowanego na nbportal.pl, jest to prawo ujmujące zależności między popytem, podażą i ceną. Przy danej podaży wraz ze zwiększeniem się popytu cena rośnie, z jego zmniejszeniem spada. Przy danym popycie zwiększenie podaży pociąga za sobą spadek cen, jej zmniejszenie wzrost cen. Popyt na koła był tak wysoki, że wynalazca przestał spełniać wymogi rynku. Cena kół wzrosła, a wynalazca musiał zwiększyć podaż. Tylko że przesadził. Rynek został nasycony kołami o określonej cenie, więc popyt musiał spaść. Teraz wynalazca obniży cenę, żeby zrównoważyć popyt i podaż. Może mu się uda.